Wyścig o odbudowę Ukrainy wart $1 billion rozpoczęty. Niemcy i Turcja już zarabiają. No więc czytam. Rosja nie zmniejsza intensywności ataków na Ukrainę, ale politycy, przedsiębiorcy i inwestorzy już przygotowują się na rozpoczęcie odbudowy kraju. Największy wyścig od II wojny światowej wart $1 billion już się zaczął. Przodują w nim firmy z Turcji i Niemiec. Jedna ze spółek, która... No tutaj jakby nie będę czytał, bo tutaj jakby jest kilka przykładów już firm, które zaczynają wchodzić. Wartość prac według szacunków Europejskiego Banku Inwestycyjnego może przekroczyć $1 billion. Po uwzględnieniu inflacji jest to ponad 5 razy więcej niż sfinansowany przez USA Plan Marshalla, który tam pozwolił Niemcom się odbudować po wojnie. W Ukrainie trwa ekspansja. Rozpoczęły się firmy niemieckie. Tak, niemieckie firmy już zaczęły tutaj, że chcą produkcję na miejscu, szczególnie oczywiście produkcję militarną, także amunicję będą produkować już tam u nich na miejscu. No i aha, no tu jeszcze dalej. Z kolei producentem materiałów budowlanych Fixit wznosi nową fabrykę na zachodzie Ukrainy od ubiegłego roku. Koncern chemiczny Bayer też ogłosił inwestycje w produkcję nasion, także Niemcy już tam grzeją temat. Słuchajcie, nie, że słuchajcie, bo tu znowu będzie, że ja się Niemców czepiam, tak, czy Rosjan, tak. Ja po prostu uważam, że to są bardzo ciekawe kraje, ale chciałbym, żeby nasza gospodarka była szybsza, lepsza i sprytniejsza od nich i taka chyba jest podstawa ekonomii. Także panowie, co wy na to? Ja tutaj, znaczy sprawdziło się to, jakie były analizy kilku osób po tym, jak ta wojna się zaczęła i były pierwsze, aż mowa gdzieś tam, nie wiem, po pół roku, że w końcu przyjdzie ten okres pewnie rozejmu, czy takiego, czy innego i odbudowy właśnie zniszczonej Ukrainy i była mowa o tym, gdzie my się znajdziemy. Ale sprawdziła się? Bo znaczy jeszcze rozejmie... się, nie, jeszcze się nie sprawdziła, ale to, co tutaj, o czym tutaj mówimy, czyli jeśli te firmy już sobie przygotowują grunt, to znaczy, że ja podejrzewam, że oni już mają analizy, które gdzieś przewidują to już w jakiejś przyszłości. Obserwują, co się będzie działo. Bo to jest właśnie to, że odpowiednio wcześniej się to przewiduje. Ale zaczekaj, że masz rację, przy czym nie przewidują, tylko dobrze wiedzą. Zaplecze polityczne w takich firmach jest tak wysokie. Albo zaplanowali, nie? Ja może najwyżej czytać między wierszami. Ja tylko dokończę. Tutaj kwestia takiego sprytu politycznego, czy może dojrzałości politycznej polega na tym, że zwróćcie uwagę, my jako Polska na początku inwazji Rosji na Ukrainę byliśmy postrzegani jako jeden z najlepszych sojuszników Ukrainy. Czyli wtedy my byliśmy postrzegani bardzo dobrze, sympatia Ukraińców i wtedy mieliśmy wszędzie otwarte drzwi. Zwróćcie uwagę, że wtedy Niemcy, Francja były bardzo powściągliwe, one nie poszły na pierwszy ogień. Natomiast z czasem to się odwróciło. My w tym momencie mamy jakieś konflikty z Ukrainą, takie polityczne, które są też wynikiem zaniedbań naszych rządzących, jednych czy drugich. I dochodzimy do momentu, w którym będą do wzięcia stosunkowo duże pieniądze i tracimy pozycję negocjacyjną, bo jesteśmy w tym momencie zantagonizowani z Ukraińcami. Natomiast Niemcy i Francuzi, tutaj w przypadku jeszcze jest mowa o Turkach, zrobili dokładnie coś odwrotnego. To znaczy wraz z czasem, czyli zbliżaniem się tego momentu, który będzie najistotniejszy z punktu widzenia gospodarek tych krajów, oni zwiększają zaangażowanie, czy to polityczne, czy inne, tak żeby budować sobie na tym etapie. Naprawdę nikt nie będzie pamiętał, że my w lutym 2000, tak 2 lata temu, przyjęliśmy najwięcej uchodźców i pierwsi byliśmy bez żadnych warunków, bez żadnego czekania do pomocy i również takiego wsparcia politycznego dla Ukrainy. To pokazuje poziom naszej klasy politycznej. Bo Mirek, jak wiesz doskonale, bo obserwujesz politykę podobnie jak my wszyscy, to w Polsce politykę się robi sercem, a nie głową. Tak? Znaczy nie sercem, tylko robi się do wyborów. No to jest, masz rację. Bo jesteśmy bardzo emocjonalni. My mamy nadzieję, że inni będą wobec nas w porządku. Ja to sercem... bo my mamy taką tendencję i patrzymy zawsze w sposób taktyczny tu i teraz, ale w perspektywie 30 lat my dalej jesteśmy krajem, który rozwija się najszybciej w Europie. Ja bym chciał, żebyśmy taktycznie chociaż myśleli. Ja rozumiem, że możemy narzekać na pewne decyzje. Słuchajcie, a wiecie, jakie są firmy, które są największe budowlane w Polsce? Jakie? Ukraińskie zaraz powiesz. Skanska i Strabag. No, to nie są polskie firmy. Hiszpańska, druga niemiecka. Finlandzka, tam gdzieś coś. Okay. Co to znaczy? My nie mamy zasobów. One oczywiście budują naszymi podwykonawcami, ale my nie mamy zasobów do Ale do nie, takiego, mamy duże firmy. Mamy duże firmy. To są jakieś tam Urapole, Budimexy i inne takie. Tak, ale to jest, pole, żeby wzmocnić takie firmy i tutaj nie uważam, że w tym momencie nie mamy tego zaplecza, szczególnie w firmach budowlanych. Tylko my nawet w Polsce nie dajemy polskim firmom budować. Chińczyków sobie wzięliśmy, gdzie wiedzieliśmy, że to po prostu nie wypali. Znaczy, to nie jest tak do końca, bo to, co mówisz, to są raczej wyjątki. Ja tutaj bym się bardziej upatrywał. Znaczy, to, co tutaj Kamil powiedział. Pan Nowak budował autostrady w Ukrainie z sukcesami dla siebie. Nie, może zrobię jeszcze krok wcześniej do tego, co powiedział Dawid odnośnie tego romantyzmu. On nie dotyczy tylko klasy politycznej, on dotyczy nas jako społeczeństwa. Mamy coś takiego, tak, że jednak podchodzimy romantycznie, właśnie, że ktoś będzie pamiętał, że my pomogliśmy. Natomiast no tutaj dlatego wspomniałem o klasie politycznej, bo oni są od tego właśnie, powinni być od tego przynajmniej, żeby to po prostu planować strategicznie w perspektywie iluś lat i nie kierować się tym sercem, tylko rozumem. Problem mamy standardowy, czyli polityka jest realizowana do wyborów. W tym momencie, uwaga, żyjemy wyborami samorządowymi, więc ustawy są blokowane, nieblokowane i wszyscy o tym mówią. Potem będą kolejne wybory, więc znowu będziemy żyli do wyborów. No i nie ma żadnej klasy politycznej, która by wyszła ponad to. Ja wiem, że są wybory, bo u mnie w gminie to po prostu od 3 tygodni tak zasuwają pobocza chłopaki w pomarańczowych kamizelkach, czyszczą po prostu rowy, wszystko, trawę strzygą. To jest po prostu, wiem, że idą wybory wtedy. Wiem, tak, że... u nas wójci się gdzieś tam aktywowali w mediach społecznościowych, sobie robią tam, wiecie, ze wszystkimi sobie robią zdjęcia. No wracając do tematu, to trzeba pamiętać. Garnitury sobie przynajmniej uszyjcie, żeby były jakieś takie porządne, a nie takie w tej filmie ze studniówki garnitury macie i wrzucacie na Facebook. Trzeba pamiętać, że sytuacja wojenna rodzi wyjątkowe i specyficzne warunki funkcjonowania państwa i teraz Ukraina z uwagi na sytuację, w której się znajduje, będzie lewarować się wartością, którą realnie ma, więc jakby to będzie pójście stricte za korzyściami, które dane państwo zaoferuje w perspektywie przyszłościowej i w perspektywie teraźniejszej i tu wcale taka punktowa pomoc niekoniecznie musi gwarantować to, że... No tak, tylko że... Przepraszam, że ci przerwałem. Ja tylko zgodzę się z tobą w 100%, tylko że możliwość zbudowania tego lewara mamy, tak? Mamy ogromną liczbę Ukraińców, którym na początku dużo daliśmy. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, że chociażby w jakiś sposób, ja nie mówię o blokowaniu pewnej pomocy, tak? Ale chociażby uzależnienie pewnych decyzji politycznych, które były takie mocno proukraińskie od warunkowania pewnych rzeczy konkretnych w przyszłości już miały miejsce. No, niestety, jeśli na początku się wystrzeliwujesz ze wszystkiego, czyli oddajesz wszystko za nic, no to potem jakby nie masz pozycji negocjacyjnej, no, my tej pozycji nie mamy, tak? No, tym bardziej w momencie, w którym po drugiej stronie, tak jak mówiliśmy, jeszcze dodatkowo ten czas decyzyjny się skraca i musisz podejmować decyzję szybko, nie ma czasu na czekanie tak naprawdę na to, czy ktoś odpowie, czy nie. W sensie na czas oczekiwania odpowiedzi tej drugiej strony, tylko tak, tu i teraz. No. Tak, tylko chodzi o to, że ja nie neguję tej pomocy ja takiej natychmiastowej. Żebyś wiedział, nie? No, znaczy, ja to tylko uzupełniając, tej pomocy natychmiastowej, tylko był taki moment, gdzie mieliśmy super moment na zrobienie, albo przynajmniej zrobienie sobie jakiejś przygotówki do deali, tak mówiąc. Tylko wiesz, o co chodzi? Potocznie. Biznesu się nie buduje na sentymentach, tylko biznes się buduje właśnie tak, jak powiedziałeś, na lewarach, na konkretach, no, na pozycji negocjacyjnej, tak? I w momencie, jakby, w którym udzieliliśmy z serca pomocy Ukraińcom, jakby dobrze, że to zrobiliśmy, tak, absolutnie, tak? Bo nikt im, tylko obawiam się, że to będzie zapomniane, tak jak, nie wiem, zapomina się o tym, że... Znaczy w tym momencie to już zostało przykryte obecnym konfliktem. To będzie głęboko w naszych sercach. To będzie głęboko w naszych sercach i jakby w naszych polskich portfelach, tak? Ukraińców, bo też są osoby, które oczywiście, są że tak, nie, wiesz, nie neguję, tak, tylko że państwem ukraińskim nie rządzą, jakby wiecie, Ukraińcy, ludzie, tak jak ten, tylko rządzą politycy i przedsiębiorcy. Czy decyzje tak, o dużych inwestycjach będą zapadały na wysokim szczeblu i tam się trzeba nikt mieć nie patrzy, kto mi pomógł. Tak. Ale można było to wykorzystywać, bo na tym poziomie można też wykorzystywać nastroje społeczne. Ja dlatego cały czas to podkreślam, że my jako kraj uważam, że mamy bardzo nisko postawioną politykę zagraniczną od zawsze. Tutaj przykładem dobrym jest Turcja, bo zawsze możemy powiedzieć, że to Niemcy, Francja, nie wiem, kraje anglosaskie, one tą politykę mają bardzo... Historia polityki zagranicznej u nich jest bardzo długa i taka spójna, tak? I z bardzo dużą historią. Natomiast tutaj wybija się Turcja, która uważam, że również bardzo prowadzi dobrze tą taką pragmatycznie politykę zagraniczną. I jeśli nie możemy dogonić właśnie tych krajów anglosaskich, czy Niemiec, Francji, spójrzmy chociażby na tą Turcję, jak oni po prostu załatwiają sobie tematy, tak? Nie godząc się po prostu, nie godząc się na wszystko od tak, albo za uścisk dłoni, albo za uśmiech, tak? No nie wiem. Anglicy zawsze walczą do, jak to było? Anglicy zawsze walczą do ostatniego żołnierza aliantów. Jak to, no tak prowadzą politykę, żeby zawsze wojny były. Ale ja już nie mówię, żebyśmy stawiali to na takim topie, nie? Bo powiedzmy, że nie wiem, historycznie trzeba to zbudować w dosyć dużym okresie, więc jakby powiedzmy, że te progi są dla nas, patrzmy tam, ale zwróćmy uwagę, że jest kraj, na który mogliśmy zwrócić uwagę, czyli Turcja. Nie? Pytanie też, jaki był cel autora artykułu i w jakim celu ten artykuł pisał, no bo być może to jest jakiś sygnał ostrzegawczy. Być może jakby stoją za tym jakieś inne intencje, które miały w jakiś sposób podbudować nas do tego działania. No, tego nie wiemy tak naprawdę. Do tego, czy firmy polskie już się tam pojawiają. No już ja bym jeszcze zwrócił uwagę na ostatnią wypowiedź prezydenta Francji, który powiedział wprost, że jeżeli ofensywa będzie zbliżać się do ważnych strategicznie miast, typu Kijów, Odessa i tak dalej, to może się skończyć obecnością żołnierzy francuskich na ukraińskiej ziemi. A co to znaczy? Ni mniej, ni więcej, jak zabezpieczanie nie tylko europejskiego, ale przede wszystkim francuskiego biznesu. Bo fajnie jest wkroczyć w tym momencie wojny, wysłać paru żołnierzy, w cudzysłowie paru żołnierzy i się pokazać. W momencie, kiedy mam świadomość, że sporo polskiej nawet pomocy nie może być ujawniona do wiadomości publicznej, chociażby ze względów właśnie... Znaczy w sytuacji, w której Francuzi by tam otwarcie byli, no to nie ma żadnego problemu, że pozostałe kraje tam, wiesz... Dopóki artykuł 5 NATO nie zostanie uruchomiony, świetna informacja. No tak. A Francuzi są znani, więc znacie kilka kawałów na pewno wojennych na temat francuskich wojsk. I od czasu Napoleona to nie było w armii francuskiej, chyba poza Legią Cudzoziemską. Słuchajcie, no możemy się śmiać, ale... To tylko są żarty. To tak nie do końca wyglądało. Nie? Możemy się śmiać, ale czy oni wygrali tym swoim zachowaniem, czy przegrali? To my mieliśmy zniszczoną Warszawę, nie oni Paryż. No dlatego mówię, to my mieliśmy wybite pół społeczeństwa, nie oni. Finalnie to oni byli w tej drużynie, która wygrała, a nie my. My mieliśmy kolegów ze wschodu. Kolaboracyjny rząd Vichy jakby bardzo ładnie podsyłał. Mirek, polski rząd, ile dni zajęło polskiemu rządowi, żeby spierdzielić z Polski? Ja ci powiem 4. Wszyscy wygrali na II wojnie światowej, tylko nie my. Nawet Niemcy wygrali. Tak. Właśnie przez kasę z Planu Marshalla. Ja tutaj jeszcze jeden tylko taki temat troszeczkę off-topicowy, znaczy poza tematem, jeśli chodzi o biznes, ale odnośnie interesy jakby kreowania narracji wygranych, czy też no bo ogólnie budowania narracji. Zwróćcie uwagę, że rząd Vichy podczas II wojny światowej, francuski kolaborujący, oni bardzo współpracowali, bezpośrednio można powiedzieć, że współpracowali z Niemcami w kwestii wydalania Żydów, tak, czy po prostu tak, robili to systemowo, państwowo, tak. W Polsce jednak to nie występowało w takim nasileniu. Poza tym nie było to zorganizowane w taki sposób odgórny, państwowy, oficjalny, pomijając granatową policję. Natomiast Niemcy przynoszą fabryki od 1939 do Polski. Tak, natomiast ja tutaj tylko jednym zdaniem zwrócę uwagę, jaka jest narracja. Czy ktoś mówi o, nie wiem, francuskich obozach śmierci, albo Francuzi są wymieniani jako antysemici. No nie, my jesteśmy tak. I to jest tylko kwestia takiego, że historia jest różnie. Ja czytałem kiedyś taką książkę, dwa tomy były, Żydzi się nazywa książka i jakby to są różne historie takie żydowskie. I nie wiem, czy wiecie, ale jakby na początku II wojny światowej statek z uchodźcami żydowskimi, który uciekł z Niemiec, który dopłynął do wybrzeży Ameryki, Stanów Zjednoczonych, został odesłany. I Niemcy ich potem przejęli. Co się z nimi stało, no to ten... Ale to taki, wiecie, takich zapomnianych faktów z historii jest bardzo dużo, nie? Więc tam już nie powiem. Warto bronić faktów. Co Holendrzy w Afryce robili i tak dalej. Ja Niemcy też. Że obyśmy nie dożyli takich czasów. My jesteśmy po prostu takim narodem, który uwielbiam, ale to zawsze jest to, tak? My musimy być uczciwi, chcemy być bardziej uczciwi niż trzeba, bo my wierzymy, że historia nas wynagrodzi, że nas zapamięta, że to my byliśmy tymi, którzy się stawili, którzy byli pierwsi w szeregu. Niestety potem właśnie płacimy tak de facto się to dzieje i to nie chcę, żeby tak brzmiało, że nie warto być przyzwoitym. Natomiast chodzi o to, że poza tym jeszcze warto twardo patrzeć na sytuację rzeczywiście tak, jak ona jest, a nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała. Panowie, patrzymy znowu wstecz. w tamtym uwarunkowaniu politycznym być może inne decyzje wydawały się racjonalne, zwłaszcza, że nie mówimy konkretnie, w sensie nie wskazujemy, o których konkretnie mówimy, to tym bardziej trudno je rozważyć. Tak, tak. A więc analiza wsteczna zawsze skuteczna. Ja bym to pozostawił tutaj.